Państwa chciałem tylko uzupełnić, że obrazy, które oglądaliście to na ekranie, były autorstwa pani Batko, która tutaj jest z nami na sali. Dziękujemy jej za przygotowanie tej prezentacji. Proszę się pokazać. Dzięki uprzejmie. Drodzy Państwo, a teraz przejdziemy do kolejnej części, do prezentacji autorów z Litwy. Twój program, Pawle. No teraz miały być sonety. Słucham? Miały być sonety, nie tylko wczoraj. Niech będą sonety. Zapraszam do sonety. Ale litewskie. Też. Będzie jeden litewski. Proszę Państwa, teraz zrobimy zmianę warty. Pozwolą Państwo... To będzie program zatytułowany Sonety dawne i nowe, według oddzielnego scenariusza Pawła Krupki. Więc pozwólcie wysłuchać. Drodzy Państwo, zapraszam teraz ekipę sonetową, czyli Katarzynę Traczyńską i Ireneusza Kirmińskiego, wspaniałych warszawskich aktorów, którzy będą interpretować sonety. Także tutaj będziemy mieli zmianę warty, a ja rozpocznę, proszę Państwa, wspólnie aktorzy będą recytować sonety współczesne do muzyki, którą wybrał nasz kolega po piórze, muzyk klasyczny Ignacy Krzemiński Iwan, i do obrazów fotograficznych naszej koleżanki po piórze, wspaniałej sonecistki Krystyny Koneckiej, i drugiego wybitnego artysty, również z Augustowa, Krzysztofa Korotkiwa. Oh,
zasiało nam popiołem obraz swego płodu. Tych, do niewyrażalnego wyrzec nieśmieli, nigdy swą łaską nie ogarnie zapomnienie, gdy wezwie los i w swojej uniesie pościeli. I archanioła śmierci, próżne pocieszenie, nie pomni przewodnika wśród sztormu wielkiego, obcy im słowa klucze do świata innego. Brawo, brawo. Czemu nie gra muzyka? Jak karty z kalendarza wolności zrywane, złe moce je zgarniają, by zamknąć pod klucze. Ktoś ważny składa podpis, ja stale się uczę, zuchwalstwo, antagonizm, zgodnie z wielkim planem. Nie jeden przekonany sprzyja takiej zmianie, kto przeciw niej, ten zdrajcą, polityk czy uczeń. Kampanii nienawiści i plemiennych skłóceń, przegrani na podsłuchu, kłamstwa pozmiatane. Cóż, że żółć we mnie wzbiera, kiedy nie potrafię tak przemówić, by słowem powalić złe czyny. Choćby wersy chłostały draństwo, siekły gradem, nie wyniszczą wam rutyny zajadłej. Kiedy celem szczęśliwość i do niej dążymy, mądrość, siła nowego, zlikwidują mafię. Drodzy Państwo, tu mieliśmy mieć recytację w języku ukraińskim utworu naszego kolegi z Wołynia, Mikołaja Martyniuka. Niestety, ze wstydem i z żalem oświadczam Państwu, że kilkutygodniowe próby poszukiwania ukraińskiego recytatora spełzły na niczym w tak paradoksalnej sytuacji, kiedy w tej chwili co trzeci mieszkaniec Warszawy jest Ukraińcem. Także tylko wersję polską przeczytał Państwu Jerzy Żywiec. Nic nie jest wieczne, banał, nie nowinki. Dzień dzisiejszy we wczoraj zagubiony. Znów ktoś, jakby odmawiał wypominki, gada wieczności obsesją wiedzionym. Życie złudą jest, śmierć szaleństwem czystym. Dla iluzji są zbędne argumenty. Żyjesz czy wegetujesz? Oczywisty finał? Tylko przesunięto akcenty. Ostatnią szansę przez Boga nam daną, nasza chroniczna niewiara zniweczy. Ostatnią nutę klawiszem zagraną, ścięto półtonem. Podobno czas leczy. Cóż, wyboru dokonano wobec nas. Niech wszystkich zbawi nieubłagany czas. Mamy za sobą pierwszy blok sonetów współczesnych, a teraz wracamy do klasyki.
Oprócz Petrarki za drugiego wielkiego klasyka sonetu uchodzi oczywiście Szekspir. Zapraszam na scenę kompozytora Michała Konstrata, który zaśpiewa Państwu sonet 12 Szekspira do nim na afrykańskim pojawił się stole.
On fas, profilem z jednym okiem wytrzeszczonym na świat, złączony sznurem na belkach parami. Jest coś estetycznego w tej martwej naturze. Coś wspólnego, jak nasze losy pogubione w deszczu, słońcu, bezkresie targane wichrami, kołyszą się bezładnie na niebieskim sznurze. Proszę Państwa, miał być sonet litewski. To on będzie za chwilę. Zapraszam na scenę panią Elżbietę Weben, która pochodzi z Litwy, której wspólnie z Iradeuszem Brzezińskim przedstawił Państwu sonet wspaniałego wileńskiego sonecisty Tadeusza Kamińskiego. Zaraz, musimy go nastawić. Przepraszam, że w mocnej trudności technicznej jestem bardzo niesprawny w obsłudze wszelkich urządzeń. Žemės šalta žymė. Ta atgirsta. Žmonės įsimylė. Kartojas ciklas. Taip yra ir bus. Šėlioja vėjas. Išminčių išpūs. Suvaržymų ir nevilties pelėsi. Mes vėl žibučio apsukti sėdėsim. Nurimu. Vien tik kolas neramus. Bandysi išlydint mano lėtą širdį. Saulės spindulys nušvies erdves, kurios priimti gali tik tavo. Džiaugsis gėlį, viską yra išgirdęs, nes tu yra geriau nei vienas. Mes čia viską pasidarome, aš ir tu. Wiosna. Stylistka wykwintna, nić wszędzie barwną i ziemi siwiznę rozgrzewa. Żyje przyroda, w ludziach miłość śpiewa. Cykl się powtarza, tak jest i tak będzie. Szaleje wicher, z każdej myśli wszędzie pleśń beznadziei i lęku rozwiewa. Znów wśród fiołków miło w cień drzewa siądziemy. Tylko marzec w dzikim pędzie leniwe serce me wzruszy od nowa. A promień słońca oświeci te rymy, które się przyjąć da tylko po dwa. Ucieszy duszę liczba dwucyfrowa, bo lepsze dwa niż jeden. Więc stworzymy tę liczbę dwucyfrową. Ty i ja. Otrzymałem sygnał, że zakończona jest ta część już artystyczna, drodzy Państwo, ale jeszcze będzie jedna taka miła tutaj niespodzianka. Otóż obecna tutaj dzisiaj na szale wspaniała poetka Elik Eme, która tutaj przed chwilą nawet Aleksander pokazywał jej nowy tomik, który wydał poetycki.
chciała właśnie podziękować Aleksandrowi. Proszę cię, Elu, czyń swoją powinność. Pozwoliłeś mi wreszcie. Proszę bardzo. Aleksandrze, słuchaj, nie mam wątpliwości słów, żeby wyrazić ci wdzięczność. To nie wiem, bo to się ramiona. Weź tam brawo panu. I już. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia. Ja jestem w ogóle, to prawda, poetką, nawet w jednocyfrowym wieku zaczynałam, ale w ogóle jestem dziennikarką i popełniam takie wielkie, wiecie, cegły prozy. Natomiast wierszy poezji wydałam, no, chyba z 18 już sztuk. Masz i nie gadaj. Ale muszę. Muszę, dlatego że to twoja zasługa. Słuchajcie, mało, że mnie namówił na wydanie tego. Wrzuciłam mu w komputer, sam osobiście zrobić redakcję. Jaka to redakcja jest tej książki, to słuchajcie, jako wydawca i też recenzent, nie mam słów, żeby oddać wdzięczność. Słuchaj, to są skromniuteńkie kwiatki, bardzo proszę ciebie, które mają symbolizować. Ja nie wiem, czy pachną, bo to wiesz. Pewno nie. Także jeszcze raz, proszę ciebie, ci dziękuję za wszystko. No córce i zaraz przekażę, mąż jej nie przynosi, to ja jej. O, słuchajcie, i króciusieńko, żeby zamknąć sprawę poezji, bo do poezji, aha, bo co to w ogóle jest? Zobaczył u mnie dwa tomiki, które wydał wiele lat temu z Basieńką. Słuchajcie, w cyklu Najpiękniejsze wiersze miłosne, Baczyński Poświatowska. Zobaczył i mówi, muszę ci to wydać. Słuchajcie, on mnie, że tak powiem, to nie chcę dużej wymagać. Drugą książkę. Poczekaj, daj mu tą drugą książkę. Bo ja chcę, proszę. Proszę państwa, bo to działa tak. O. To był cykl wierszy dla zakochanych po 10 tysięcy. Na tym zrobiłem prawie, że mają. Potem już nie. Tu było tak. Twoje zdjęcie, moje zdjęcie. Zamykamy, całujemy się bezbakteryjnie. Bardzo to się podobało niektórym paniom, nawet na nagrobki zanosili. To moje zdjęcie, twoje zdjęcie. I właśnie to jest trzecia z tego cyklu książka. No słuchajcie, jak być niezachwyconą i niewdzięczną kolegą, bo mało, że te wiersze wydał, to jeszcze dołączył wiersze, które koledzy napisali dla mnie, ale nie będę was zanudzała, natomiast tylko jedną, ponieważ jest to, sam wymyślił tytuł nawet, daj o miłości najpiękniej. Skrytykował wszystkie moje, zrobił od A do Z tę książkę. Słuchajcie, króciusieńko, bo do poezji potrzebna jest miłość. Kwiat różany w ogrodzie zadumy, co zapachem i pięknem uniesie po was zwyczajność. Co lekkości doda myślą, odczucią i nad wzruszeniem się pochyli tak, by słowa same jak płatki róży na papier spłynęły, radością poznacząc tęsknotę lub smutkę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wtrącam się dziś po raz ostatni. Poproszę delegację węgierską o ujawnienie się. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby już raz. Szybciutko, bo nie ma czasu. Brawa za Państwa. Ale już wiecie. Ale nie tak tutaj. Zapraszamy Was na i żonę też. Żonę też. Już idziecie? Bo pobiegnę po was bez laski i załamę ciągle i przyciągnę. Widzicie, dyktatura musi być czasami. Już zero, masz 18 lat, a idziesz jak żoł. Szybciutko. Już przyszłaś? Aż te bawy. To jest żona, ta laureatka, nagroda ministra kultury za 10 tysięcy. To jest mąż,
ten, któremu wydałem książkę za 600 stron o obaleniu Ceauszesku. Okay. Profesor, znawca pisma Rumińskiego. I pisze 120 tomik. No, 120 lat. Koleś z nasz przyjaciel budapesztańczyk, senior a tam gdzieś jest jego żona. Żona? Anna. Mararka. Szybciutko. Nie tak. Jak tak to się rozbierają, a tak to się wstydzą. To jest Anna. Znakomita Mararka. No i wreszcie są w komplecie tutaj, bo się chowali na dzielnicy. Albo na przyjaciel, albo cię zaprosił do Warszawy. Oczywiście, że z mężem. A co ja bym stopowy z mężem robił? Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz proszę Państwa, nie gniewajcie się Państwo, bo na mnie zaraz córka czeka i musi mnie odnieść, bo ja się sam, jak widzicie, nie poruszam, chociaż czasami tak. Poproszę tych z Państwa, z członków, robotników piszących, którym mogę przekazać egzemplarze książki. Ale tak raz dwa, nie bierzcie sami, bo nie dam. I będziemy idzie... Dobrze, ale zaraz córka będzie i mnie zostawi. A ja nam tylko... My chcieliśmy podziękować Aleksandrowi, bo zaraz wyjdzie, ale drodzy Państwo, ja jeszcze chciałem taki komunikat podać, no bardzo ważny. Tutaj jest dzisiaj taki wiecie, no, strasznie duży ruch przy tych mikrofonach, jeden drugiemu, prawda, zabiera głos i to wszystko tak się dzieje chaotycznie trochę, ale przepraszam za to, ale chciałbym zaprosić Państwa na jutro, bo przed chwilą Erik Enne była przed Państwem, wręczała kwiaty Aleksandrowi i właśnie w jej imieniu chciałem Państwa zaprosić jutro do salonu literackiego Szylingówka w Piasecznie, która jest i pomysłodawczynią, i właścicielką salonu, i jest jednocześnie wydawcą i wspaniałą poetką, naszą Elik MN. Jutro, proszę Państwa, będzie kontynuacja naszych spotkań Światowego Dnia Poezji UNESCO i właśnie w salonie literackiej Szylingówka będziemy gościć naszych przyjaciół z Węgier. Oni o tym wiedzą i będziemy gościć. A teraz, Aleksandrze, pozwól, że zaśpiewamy tradycyjnie. Przepraszam, to możemy jeszcze podziękujemy w ramach naszego zaproszenia do poezji dzisiaj jako przedstawicielki Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Króciutko, ja dziękujemy już. Wszystkiego dobrego. To zamiast kwiatów. O, to mi się przyjmuje. Ale co? Aleksandrze, ale co? Drodzy Państwo, żeby tradycji stało się zadość, pozwólcie, że oficjalną część naszą zakończymy piosenką. Andrzej zaśpiewa nam piękną piosenkę, którą zawsze już w tej chwili stało się tradycją. Żegnamy naszych gości Światowego Dnia Poezji UNESCO i Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Polskie kwiaty. Śpiewać i obcy wiatrem zachwyca piękny świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpiękniej, tam właśnie ten. Rozwikłe pąki, bo najpiękniej
gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą świat, zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik, weź z tą piosenką bukiecik kwiatu, z okropnej kwiatu krażeńskim maku, pod polskim niebem, szczerym moru wyrosłym, ojczyste kwiaty i zapachu urody jest Polska. Łaskawe wysłuchanie programu. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.